Okej, okay. Nagrywanie. Teraz leci bezpośrednio z aparatu. Zobaczymy, jaka będzie jakość. Ja mam to mieć działająca. Podejrzewam, że niektórzy tak kręcą filmiki, że włączają nagrywanie. I po prostu kręcą to, co robią pod tym, potem zrzucają sobie z karty i dzięki temu mają, można powiedzieć, najlepszą jakość obrazu, jaka może być. 95 zł. 15 zł więcej niż aplikacja na iPhone'a. Czajcie bazę? Zobaczmy sobie teraz inną płytkę. Nie działa. Wywaliła się. Wywaliło mi cały stream. Ciekawy jestem, jak to będzie z tą jakością. Ale jeżeli będzie o wiele lepsza niż przez HDMI Grabera, to wtedy chyba się przerzucę na takie nagrywanie filmów. Karta 32 giga, także spokojnie wejdzie. Jeszcze sobie zrobimy mały test. Obniżymy trochę statyw, tylko ja muszę sobie zdejmę kamerkę. Obniżę sobie obiektyw. I teraz zobaczymy na takim czymś. Się teraz patrzę praktycznie tylko na ekran tego aparatu. A na ekranie widać to super reakcja. Reakcja jest natychmiastowa w ogóle. Ciekawy jestem, jak Zoom działa. O Jezu, Jezu, nie chcę się z Wami gadać. Jak ktoś będzie mi pisał coś jeszcze, jakimś IP kamie, nie wiadomo co tam jeszcze... Oczywiście nie działa, bo... Obiektyw jest oddzielony centralnie od matrycy. I co tam jeszcze trzeba zrobić, żeby coś działało? Ale tak to widać super na ekranie aparatu. Jestem ciekawy, jak to się nagra. Dobra, to było na tyle. 3 minuty nagrywania.